Bardzo przepraszam, że za nasze opóźnienie kwestie techniczne nas troszkę zatrzymały. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Rynek pracy to temat webinariu, którego prowadzącą jest pani Monika Niepiekło. Za chwilkę się z wami przywita i przedstawi. Chciałam przekazać kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że truskolasy już tam się przywitały. Bardzo proszę, żeby pozostali też coś napisali, żebym miała pewność, że się słyszymy, widzimy i że wszystko jest ok. O super, smierficzki te też już widzę. Możecie tutaj zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Wtedy ja postaram się gdzieś w indywidualnym czacie wam szybko pomóc. Dobrze. Dzisiaj bardzo bym prosiła, żeby przy komputerze znajdowała się cały czas jedna osoba, by nasze spotkanie sprawnie przebiegało. Nad okienkiem czat znajduje się taka ikona z uśmiechniętą buźką. Postarajcie się na nią teraz kliknąć. Tam powinien rozwinąć się wam pasek różnych opcji do wyboru. Dzisiaj szczególnie interesuje nas podniesiona ręka. Pokażę, jak to wygląda. Podniesiona ręka. Jeżeli ktoś zaznaczy taką właśnie podniesioną rękę, będzie to dla nas sygnał, że grupa chce zabrać głos w jakiejś dyskusji bądź odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli mielibyście trudność z zaznaczeniem tej ręki, możecie też zgłosić na czacie, że chcielibyście coś powiedzieć. Wtedy ja postaram się udostępnić wam audio, jeżeli oczywiście strona techniczna nam na to pozwoli. I z mojej strony to już wszystko. Przekazuję głos pani Monice. Ja życzę miłego i owocnego spotkania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzień dobry, witam wszystkich z Warszawy, chociaż jakby tutaj Państwo są z różnych stron Polski, więc mamy teraz fajne spotkanie, łącząc tutaj wszystkie jakieś pewnie regiony i przedstawiciele różnych miejscowości z Polski. Współpracuję z CEO już właściwie czwarty raz prowadzę taką lekcję, ale głównie pracuję na Uniwersytecie Warszawskim i udzielam porad studentom. Dzisiaj jakby chciałabym z Państwem o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że uporządkujemy jakieś myślenie o swojej przyszłości zawodowej, bo my również musimy się cały czas dostosowywać i zmieniać to, co będzie za chwilę, za 5-10 lat. To, co jakby dzisiaj będziemy omawiać, jest też brane pod uwagę to, co będziecie Państwo sygnalizować właśnie na czacie. Więc jeżeli macie Państwo jakieś oczekiwania co do dzisiejszego spotkania, to ja bym prosiła o informacje tutaj właśnie na czacie, jakie macie Państwo pytania, jakie macie przede wszystkim na samym początku oczekiwania do dzisiejszego spotkania. Ja postaram się przynajmniej na to reagować. To, co chciałabym na początku powiedzieć, to jest to, że nie jest tak, że my mamy sobie zakładać dzisiaj jakiś zawód, bo ani Państwo, ani my również tutaj prowadzące nie mamy do końca takiej pewności, co nam jest potrzebne, co będzie potrzebne w przyszłej pracy. To, co jest istotne, to, co jakby tutaj przygotowałam na prezentacji, to to, że to, co robimy, w pierwszej kolejności wynika z naszych kompetencji. Pierwsze, które tutaj referuję, to jest odpowiedzialność, komunikowanie się, umiejętności organizacyjne. Bez tych, obojętnie co będziemy robić, czy będziemy dziennikarzem, prawnikiem, pracować w organizacjach pozarządowych, być nauczycielem, prezesem jakiejś firmy, to te właśnie jak odpowiedzialność, komunikowanie się, umiejętności organizacyjne, bez tego nie damy rady. I wy również już na dzisiejszym etapie właśnie kształtujecie to. Chociażby, że teraz się komunikujemy przez komputer, Państwo mnie widzą. Ja niestety nie mam tej przyjemności, ale nie da rady wszystkich się zobaczyć. Bardzo mi tego brakuje. To, co właśnie korzystanie chociażby z takich aplikacji, wysławianie się, nazywanie jakichś problemów, omawianie ze współpracownikami, zawsze, obojętnie w jakim zespole będziemy, pomaga bardzo
szybko i sprawnie rozwiązywać problemy i służyć jakimś sprawom. Umiejętności organizacyjne, chociażby jak nam coś nie wypali, jakieś mamy kłopoty techniczne, cokolwiek, musimy wymyśleć jakieś rozwiązania. I to, jak sobie sami organizujecie czas, jakie macie dodatkowe zajęcia, to co teraz robicie, jak spędzacie czas, jak sobie organizujecie czas wolny, już dzisiaj właśnie te umiejętności ćwiczycie, stąd możecie bardzo fajnie zarządzać i swoim czasem prywatnym, i tym, który z czasem stanie się służbowym. Bardzo ważna jest umiejętność wybierania zadań i z czasem, to też ćwiczycie czasami właśnie w jakichś wspólnych projektach, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć właśnie w ramach jakichś projektów. My też teraz jesteśmy częścią projektu Centrum. Kolejne kompetencje, które chcę bardzo podkreślić, jest właśnie współpraca. Tak jak my tutaj z koleżankami musiałyśmy się porozumiewać, organizować wszystko, współpracować w zespole, komunikować się, przyznawać się też do błędów, wypowiadać pewne rzeczy, to właśnie to nam daje, że właśnie współpracujemy i dużo ciekawych przedsięwzięć jest możliwa. Tak samo jak z ludźmi, z którymi współpracujemy, czasem jakimiś klientami, partnerami komunikacji, tak jak wy ze swoimi rodzicami, nauczycielami, kolegami z klasy, łatwiej na zasadzie współpracy możecie wykonywać jakieś zadania i szukać ciekawych sytuacji dla siebie. To, co jest bardzo ważne, żebyśmy to, co robimy, starali się możliwie motywować, angażować w to, co robimy, bo po pierwsze, wtedy jest to dla nas ciekawsze, po drugie, zaangażowanie w to, co robimy, przynosi lepsze wyniki. Musimy starać się, żeby to nie było, że ktoś nam coś deleguje, ale bardziej, żeby to się wpisywało w nasze plany, nasze cele życiowe, to co jak wybieramy, chociażby cele edukacyjne, zawodowe, to przyszłościowe, czyli Państwo zaraz będą wybierać swoją szkołę średnią, z czasem studia, ewentualnie jakiś wybór drogi zawodowej, to jest bardzo ważne, żeby to wypływało od środka. Czyli od tego, co my mamy i to jest wpisujące się w naszą motywację, to co jakby ona jest dużo mocniejsza, również jak wykonujemy pewne zadania zawodowe, też nam pomaga wykonywać to jakościowo i się cieszymy z tego, co się nam uda zrealizować. Podkreślam również znaczenie, obojętnie czym się będziemy zajmować, sprawnego, analitycznego myślenia. Zarządzania informacjami, jakby właśnie starania się możliwie dobrze wyrażać myśli, rozwiązywać problemy, planować, ustalać pewne hierarchie ważności, wyciągać wnioski i obojętnie, czy będziecie pisać już dzisiaj jakieś opracowania, wypowiadać się na forum, później w trakcie studiów, w trakcie dalszej edukacji będzie to jeszcze bardziej ważne i również w życiu zawodowym tym bardziej. Myślę, że już Państwo widzą, jak ważne jest to, co jakby robimy, angażujemy się nie tylko, jakie mamy stopnie, ale przede wszystkim, jak sobie właśnie te kompetencje rozwijamy cały czas, będąc samodzielnym, współpracując z innymi, myśląc, łącząc fakty, korzystać z pewnych informacji, które mamy w zasięgu, szybko na nie reagować. Kolejny blok, który jakby tutaj chciałabym pokazać, trochę różnych od siebie rzeczy. My tak naprawdę mamy świadomość kreatywności, ale bardzo często pewne sytuacje nas zaskakują, nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy przewidzieć i taka życiowa zaradność, zdolność rozwiązywania problemów nas bardzo często ratuje. Ucieknie nam jakiś autobus, nie przyjedzie, są jakieś trudności, chociażby nie wiem, co byśmy dzisiaj zrobiły, jakby na przykład nie było prądu, czy nie było internetu, bo już byśmy miały poważny problem, żeby się dzisiaj z Państwem spotkać. Wielu z takich sytuacji jest bardzo ważne od razu przestawić się na twórcze myślenie, rozwiązywać problemy, starać się wykazywać jakąś inicjatywą, co również uczycie się Państwo już dzisiaj przedsiębiorczości.
Co jest też istotne, to jest właśnie kultura, pewne zasady, no, przepraszanie, proszenie, zachowywanie się w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi. Czasami spotkamy starszą osobę, jakiegoś profesora, polityka, wyrażanie się w sposób kulturalny, szanowanie innych. I myślę, że widzicie, jak wiele tych rzeczy już wasi rodzice, wasi nauczyciele, ale wy również sami doceniacie, jak ktoś wobec was jest kulturalny i potrafi wam ciekawe rzeczy powiedzieć. To, co jest istotne, ale dopiero właśnie w tym zderzeniu z tymi innymi kompetencjami, jest właśnie wiedza. Oczywiście, jak teraz się uczycie, to jakby poznajecie poszczególne dziedziny, jak matematyka, języki, co jest jak najbardziej bardzo istotne, to, co będziecie jakby rozwijać, czy na kierunkach studiów, czy podczas edukacji w szkole średniej, jeszcze mocniej zgłębiać pewne dziedziny wiedzy. Natomiast trochę inne jest rozumienie tego, co później jest w konkretnych branżach gospodarki. To nie jest wprost przełożenie, tak jak uczymy się matematyki, to tak naprawdę na rynku pracy to jest bardziej już gdzieś stosowana matematyka, na przykład w finansach, w biznesie, w bankowości, w jakichś rozliczeniach różnych, pisania budżetów. I ta wiedza, ona jest tak naprawdę złożona z bardzo wielu tematów, które już dzisiaj w gimnazjum omawiacie, prawda? Jakby na styku różnych dziedzin właśnie tworzy się ta wiedza konkretna, branżowa, rozumienie pewnych mechanizmów, które się dzieją na świecie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania już na bieżąco, to oczywiście proszę tutaj sygnalizować, czy jakoś komentować to, co mówię. Mam nadzieję, że jakby te tematy są dla Państwa jasne i to, co jakby niestety nie widzę Państwa, więc jakby nie, mam nadzieję, że to, co jest na początku, sami już jest dla Was istotne i porządkuje Wasze myślenie o tym, co jest potrzebne, żeby później mieć ciekawą pracę. Z kompetencji, które chciałabym bardzo, bardzo podkreślić, są właśnie znaczenie języków obcych, ale nie tylko tego, co już się uczycie na pewno, mam nadzieję, jakby w dobry sposób. Korzystanie w sposób praktyczny z języków obcych i nie tylko angielskiego. To, co jest jakby bardzo istotne i teraz mam nadzieję, że jakby rozwijacie ten język, bo to jest dobry moment, żeby się z niego szkolić, żeby dojść szybko do biegłości, bo to jest język światowy. Natomiast cały szereg różnych ogłoszeń, z którymi się spotykam, specjalistycznych, ono już dotyczy też języków arabskiego, chińskiego, nie tylko tych takich języków europejskich, prawda, czyli tutaj francuskiego, niemieckiego czy rosyjskiego, ale jak z najdalszych zakątków świata, w tym globalnej wiosce, w której teraz żyjemy, wymieniamy się, firmy ze sobą współpracują, organizuje się wspólne projekty, wszystko co robimy jest we współpracy, ściągamy jakieś surowce, bez wymiany myśli, bez posługiwania się jakimś językiem prawniczym, umowami, formułowaniem krótkich i dłuższych wypowiedzi, chociażby mailowych, nie jest możliwe. Wiele spotkań wymaga też jakiegoś oczytania, znajomości pewnej terminologii, różnic kulturowych, co właśnie dzięki uczeniu się języków Państwo już dzisiaj przygotowują się do tego, żeby mieć ciekawą pracę w środowisku międzynarodowym. Co jeszcze chciałabym podkreślić, nie tylko takie uniwersalne korzystanie z języków, ale przede wszystkim branżowe słownictwo. Takie dziedziny, i teraz jakby przechodząc już do szeroko rozumianej informatyki, to jest jeden z takich kierunków, gdzie bez znajomości angielskiego to tak naprawdę nie można studiować tej dziedziny. Prawda? Czyli jakby to jest tak samo jak biotechnologia, kierunki ścisłe. Wszystko opiera się o wspólnych projektach, wspólnej nauce, która gdzieś tam jest realizowana. Bez korzystania nie tylko z takich podstawowych programów jak Word, Excel, różne rodzaje aplikacji, z którą chociażby dzisiaj się
stykamy korzystania i w bibliotece mamy styczność i filolodzy z nich korzystają. Nie tylko dotyczy to jakichś systemów, aplikacji internetowych, Androidów, jakichś różnych systemów, jakichś kwestii technicznych, połączeń, obojętnie w jakiej dziedzinie będziemy pracować, obojętnie czy będziemy artystą, hydraulikiem, osobą, która prowadzi swój biznes, nie uda się bez prowadzenia jakichś udogodnień informatycznych, internetowych pracować. Chciałabym teraz tak naprawdę przejść do tego, żebyśmy się zastanowili, jak rozumieć zawody, ale tak naprawdę teraz się przechodzi do tego, że się myśli o stanowiskach pracy, a nie zawodach. Oczywiście istnieją pewne jeszcze definicje zawodu, na przykład nauczyciela, ale wiele opisów tego, co robimy, polega na pewnych specjalizacjach zawodowych, które w różnych stanowiskach możemy wykorzystywać. Pokażę na przykładzie kilku dziedzin, że tak naprawdę my się nie uczymy, wszystkie te dziedziny, branże, one są na styku bardzo różnych umiejętności. Tak jak tutaj jako pierwszą prezentuję ochronę środowiska, to my tam jakby czerpiemy z biologii, chemii, ale też dobrego przekazu, myślenia projektowego, pewnej działalności prospołecznej, szanowania zwierząt, jakiejś ekologicznej postawy. I mamy tutaj takie stanowiska, które w przemyśle są potrzebne przy chociażby kontrolowaniu różnych wymiarów, ale też pewnych zmianach klimatu, obserwacjach, wymyślaniu pewnych rozwiązań. To jest przykład, tak jak tutaj różne zawody w przyszłości, wyłapywanie, jakieś kontakty, zanieczyszczenia, jest jedną z tych dziedzin, która tak naprawdę pokazuje, jak wiele trzeba umieć i wiele rzeczy rozumieć, i kwestie społeczne, i geografii, i jakiegoś funkcjonowania w świecie, co właśnie ta ochrona środowiska łączy. Kolejna dziedzina, w której tak naprawdę możecie w przyszłości pracować, to jest energia odnawialna. Tak jak wiemy, że jakieś kwestie węgla czy gazu zmieniają się, czy nafty, szukane są alternatywne źródła energii, to jest też odpowiedź na zmiany w świecie i tworzone są pewne nowe, ważne gałęzie gospodarki. One w tym momencie są w powijakach, ale to, co będzie za chwilę, będzie oznaczało, że jakby to tutaj będzie dosyć istotne, również zarządzanie, kierowanie różnymi elementami. Ciekawe są również takie zmiany, chociażby w powrocie produkcji przemysłowej do jakichś mniejszych, jakichś nowych sektorów wytwórczych. Cały czas ten świat się zmienia. Mechanika, elektronika, mimo że to są dziedziny, które funkcjonują od lat, muszą nadążać do pewnym wykorzystywaniu, pewnych jakichś proporcjach nowych materiałów, które są stosowane, jak samoloty, okręty, statki kosmiczne w przyszłości. To wszystko jest na bardzo dużym rozwoju i musimy wszyscy się do tego przygotowywać, i wy również w standardowym uczeniu się tych właśnie jak fizyki, chemii, jak i zastosowań różnej aparatury będziecie się to zgłębiać dużo bardziej pewnie niż ja w przyszłości. To, co jest istotne, jakby coraz mocniej cały ten rozwój technologii, tak jak właśnie różne słuchawek, trójwymiarowe odwzorowania, co się bardzo fajnie sprawdza na przykład w nauczaniu osób niewidomych, pokazywaniu różnych rzeczy, zastosowaniu różnych właśnie awatorów, które jakby oglądamy sobie w filmach fantastycznych, ale to jest coraz mocniej właśnie do nas dochodzi i staje chociażby w edukacji, w jakiejś postacie, nie tylko w świecie fantastyki, ale również w bieżącym naszym życiu to będzie coraz mocniej widoczne, tak jak roboty, sztuczna inteligencja, będziemy mogli mieć swoje osobiste roboty. Oczywiście to zmienia też jakby całą produkcję, wytwarzanie różnych rzeczy i wszystko służy, mam nadzieję, ułatwianiu naszego funkcjonowania. Co jeszcze warto pamiętać, że są pewne dziedziny, które się nie starzeją, tak jak biznes i edukacja.
Oczywiście one jakby podlegają temu, że my musimy się bardzo reagować na to, co się dzieje, uczyć się cały czas, doskonalić właśnie i jakieś procesy, technologie, sam marketing. Wiele właśnie powstaje chociażby i będzie dalej powstawać jakichś lokalnych przedsięwzięć, które będą bliżej nas. I tutaj biznesmeni, osoby, które myślą o własnej działalności albo pracują na rzecz rozwoju firm, muszą cały czas coś nowego robić. To, co jakby też i również dla Was, bo będziemy sobie brać tą edukację i ewentualnie ją dawać, to jest sektor edukacji. Tylko szkoły, uniwersytety, prywatne uczelnie, one cały czas muszą bardzo reagować na zmiany. Teraz na przykład dużo więcej osób starszych, nie tylko jakby w tym systemie takim jak Wy jesteście, się rozwija doskonali, bo bez doskonalenia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nadążać za pracą. Będą również w racji rozwoju różni właśnie internetowi pośrednicy, przewodnicy, które będą jakby pokazywać nam, ułatwiać korzystanie z jakichś modułów, kursów czy programów edukacyjnych. Czyli jeżeli myślimy, że chcemy komuś przekazywać wiedzę, że to nam sprawia przyjemność, jest to blisko nas, to jakby to jest taka dziedzina, która mimo zmian i jakichś przekształceń będzie nam zawsze towarzyszyć, tym bardziej jak Wy będziecie wchodzić na rynek pracy. Mówiąc o nanotechnologii i biotechnologii, chciałabym jakby pokazać i podkreślić znaczenie, jak ważna jest interdyscyplinarność, korzystanie z bardzo różnych dyscyplin. Na styku, tak jak bioinformatyk, te właśnie dziedziny, które łączą i bardzo ścisłe rzeczy z fizyki, czasami z filozofią wypowiadania się, one służą społeczeństwu chociażby poprzez opracowanie leków, jakieś techniki kliniczne, zakładają korzystanie z wiedzy jak ekologii, mikrobiologii, geologii i to się bardzo wszystko przenika. To, co jakby jest w trakcie studiów, że ludzie jakby studiują powiedzmy geologię, to jest przykład takiego kierunku, gdzie to, co wiemy, jest i z fizyki, chemii, geografii, rozwiązywania problemów, jakichś skutków społecznych na wiele rzeczy, nie ma takiej czystej dziedziny i na przenikaniu tych dziedzin tak naprawdę powstają ciekawe projekty. Różne naukowe projekty, tak jak te przykładowe kierunki, one dają nam, jakby pokazują, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie jakby tylko w jednej dziedzinie zostali, czy w jednym kierunku. To, co Państwo jeszcze dzisiaj myślą o przedmiotach, później trzeba bardziej myśleć, gdzie tą wiedzę wielu dziedzin zastosujemy w konkretnych sytuacjach. Czy będziemy wymyślać nowe leki, rozwiązywać problemy społeczne, wymyślać jakieś nowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego, poszukiwać różnych źródeł technologicznych, to właśnie to pokazują właśnie wszelkie badania i dziedziny, i projekty naukowe, ale też stosowane w przemyśle, one właśnie korzystają z takiej interdyscyplinarności. A wszystko służy, żeby nam ludziom było lepiej, czyli jakby służy temu, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi, a przy okazji możemy przy tym pracować. Kolejne jakby tutaj rzeczy, które już i dzisiaj nam towarzyszą, czyli osoby, które korzystają z pomocy społecznej. Myślę, że jakby Państwo też znają osoby, które są w trudniejszej sytuacji i oczekują pomocy. Doradcy, różne osoby, które zajmują się pomocą, czy domową, osobom starszym, terapeuci, osoby fizjoterapeuci, lekarze właśnie tej specjalizacji, przy chociażby starzeniu się społeczeństwa. Cały czas te dziedziny się rozwijają, czyli jak ktoś ma taki prospołeczny, chce pomagać innym ludziom i to już widać, że osoby również młode, tak jak Wy czasami włączacie się pomoc swoim dziadkom, osobom, które potrzebują, dzielicie się jakąś swoją pomocą w akcjach społecznych, to już dzisiaj można widzieć, że mamy taki potencjał, żeby ewentualnie taką dziedzinę również zawodowo się zajmować i jest to jak najbardziej pożyteczne. Tak samo jak
zajmowanie się żywnością. Oczywiście jakby sama ta wytwórczość, produkowanie zmienia się, tak jak już dzisiaj widzimy, czasami są jakieś ekologiczne przedsiębiorstwa, mniej maszyn, czy jakby tej zmianie świata i zagrożenia wynikające z jakiegoś zanieczyszczenia, to wszystko cały czas, dzisiejszy rolnik to nie jest osoba taka jak powiedzmy 100 lat temu, cały czas to się wszystko zmienia i możemy na to reagować i to jest też taka dziedzina, jak ktoś myśli o jakichś kierunkach gospodarczych związanych właśnie z wytwarzaniem w różnych takich właśnie rolniczych terenach. Niestety ta dziedzina już jakby też wymaga i dobrych kursów, szkoleń, cały czas doszkalania. Powiedziałam z przekąsem niestety, bo właśnie na tym to polega, że my musimy obojętnie w jakiej dziedzinie jesteśmy, obojętnie czy właśnie zajmujemy się żywnością, czy zajmujemy się pracą społeczną, czy wszystkimi innymi dziedzinami, które pokazałam jako przykłady, my musimy non-stop się rozwijać. Tylko, żeby to nie było dla nas jakimś problemem, to musimy wybrać sobie taką dziedzinę, która nam sprawia przyjemność. I wtedy to uczenie się, doszkalanie, czytanie ciekawych rzeczy, jakieś nowinki, to już jest właśnie nie ból uczenia się, tak jak nie lubimy uczyć się rzeczy, które nas nie interesują. Będziemy mogli jak najbardziej reagować na to, co robimy i to nie będzie dla nas problemem. Oczywiście są też takie zawody jak prawnik, polityk, pisarz, artysta, grabarz, poborca podatkowy i przywódcy religijni, które naszemu życiu, myślę, w najbliższych latach też, jeżeli możemy, się z tym jakoś, mamy takie pomysły, chcemy, nie wiem, rzeźbić, być artystą, piosenkarzem, wszystko, co jest związane z kulturą, tworzyć jakieś fajne przedsięwzięcia, jak najbardziej rozwijając swoje talenty, dary możemy funkcjonować. Takim przykładem, którym chciała jakby pokazać pisarz, dziennikarz, czytamy, oglądamy, słuchamy, tylko jak wszystkie dziedziny, również te, które są tutaj pokazane, one korzystają z nowych narzędzi, tak? Czyli jakby to jest kwestia, jak bez komputera się nie pisze książek. Są wydania niepapierowe, tylko już mamy jakieś e-booki, różne portale internetowe. To się wszystko oczywiście zmienia. Natomiast samo słowo, wypowiedź, skorzystaniem czasem jakichś filmików, wy również na podstawie jakichś swoich blogów, relacji możecie już dzisiaj ćwiczyć pewne umiejętności. Ale myślę, że jakby ten przegląd różnych dziedzin, kierunków pokazał, że musimy być otwarci na to, co się zmienia, reagować, nadążać na to wszystko, co się dzieje. W slajdach starałam się to możliwie szybko Państwu przedstawić, a teraz mam nadzieję, że Państwo mają jakieś pytania do mnie i będą chcieli o coś zapytać, z przyjemnością coś podpowiem. Jako już doświadczony doradca, mam nadzieję, że o tym, o czym myślicie, macie jakieś pytania, to czekam na Państwa jakieś pytania. Tylko pytań nie ma. Może ta Pani nie odpowiadała na żadne pytań. No. Bardzo liczę, że Państwo jakoś coś nie mają pytań. No proszę. Czy temat jeszcze pracy Was nie interesuje, czy wszystko już wiecie? No, kondycje, lubienie pracy w ziemi, znajomość pewnych ciężkich narzędzi, ale jakby dałam taki przykład, który niestety nam towarzyszy w różnych sytuacjach. Dlatego, że jakby to, jak żegnamy się ze światem, też musimy czasem o tym pamiętać. Ale wykształcenie na pewno musi być duża kondycja, znajomość jakiegoś sprzętu i to jest na pewno jedno z takich, żeby w kontraście do artysty też pokazać pracę ciężką. Inne pytania? Mhm.
księża są też zawodem, prawda? Jakby jest kwestia biskupi, oni wykonują swoją pracę, mają swoje obowiązki. Związki religijne jak najbardziej wykonują też pracę społeczną, prawda? Jest to jak najbardziej ktoś, kto jakby myśli sobie o jakimś zawodzie, tak samo jak papież ma obowiązki. Widzimy, przyjeżdża, prawda, na Światowe Dni Młodzieży. Nie jest tak, że to jest, tak, nie wiąże się to z obowiązkami, prawda? Pracują u was w szkole, pracują w różnych parafiach, tak samo jak inne związki, czy Żydzi, czy różne religie mają swoich takich opiekunów, przywódców. Jak najbardziej jest to w pewien sposób zawód, a nawet na pewno. No i bardzo chciałabym Państwa usłyszeć, chociaż z jednej szkoły. I co, jakoś cisza? Okej. Okay. Okej, bo jeżeli Państwo już nie mają jakichś pytań, nie chcą tutaj z nami prowadzić konwersacji, to chyba musimy się pożegnać w takim razie. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo żałuję, że Państwa nie widzę, bo mi brakuje, jak pracuję na kontakcie, to jakby mam nadzieję, że to, co mówiłam, jakby jest dla Was użyteczne i możecie to, co chcę bardzo podkreślić. Nie macie się przejmować kierunkami, tylko jakby rozwijać swoje kompetencje i starać się możliwie najlepiej wykorzystać swój czas wolny, rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Tak jak, o, jak Państwo pytają, czy technikum, czy liceum, wszystko zależy, co chcecie, o jakich zawodach myślicie. Jeżeli jest jakby świat techniczny i myślicie o politechnikach, to czasem wydłużenie tego momentu o rok, ale już zrobienie sobie takiego elementarza pewnych dziedzin ścisłych, technicznych, to może być użyteczne. Jeżeli myślicie bardziej o dziedzinach humanistycznych, to licea mają tutaj ciekawsze profile. Ale jeżeli w jakiś sposób rozważacie wcześniejsze pójście do pracy, to jak najbardziej technikum jest rozwiązaniem. Oczywiście patrzymy, kto uczy, czy mają dobry sprzęt, czy mają nauczycieli, którzy są blisko rynku, żeby to nie było przestarzałe. Doradca zawodowy tak naprawdę jest z różnych, czyli socjolog, psycholog, pedagog, ale spotkałam bardzo fajnego doradcę, który był matematykiem. Wszystko zależy od kursów, szkoleń, pewnych uprawnień i doświadczenia, które robimy. Jak trafnie wybrać zawód wpisujący się w nasze pasje? Okay? Czyli jeżeli jest to związane z pasją, to robimy to jakościowo. Tak? Czyli jeżeli zawsze dla mnie jakby chciałam, jakby praca była ważna, to jestem doradcą zawodowym. Kiedybym nie lubiła pracować, nie mogłabym dobrze wykonywać swojej pracy. A opłacalność pracy zależy od naszej jakości. Czyli w każdej dziedzinie możemy zarabiać. Oczywiście najwięcej teraz zarabiają informatycy, ale tylko dlatego, i tylko ci, co robią dobrze swoją pracę. Nie ma czegoś takiego, że my skończymy jakiś kierunek i od razu dobrze zarabiamy. Obojętnie czy artysta, czy właśnie ktoś, kto koordynuje projekty społeczne, ktoś, kto wykonuje jakieś prace techniczne, czyli to jest oczywiście, że w zawodach technicznych, inżynieryjnych w tym momencie są większe zarobki, ale mają je tylko osoby, które robią to dobrze, są bardzo jakościowi, pomysłowi, zaradni i mają wszystkie kompetencje, które dzisiaj wymieniłam. Bo bez tego nie mamy zarobków.
Pasję różnie rozumiemy, prawda? Bo jeżeli mamy, czujemy większą radość, jak chodzimy na koncerty, słuchamy muzyki i to mi sprawia taką czystą radość. Natomiast jeżeli myślę o pasji pracy, to ona nie jest taką czystą radością dla mnie, bo są też jakby różne problemy, rozwiązywanie, ale myślę, że jakby to, co zajmuje moją uwagę bardziej niż doraźne jakieś przyjemności, wiąże się z tym, że jakby służymy komuś i coś robimy ciekawego. Nie jest to oczywiście taka czysta zabawa, bo pasja to jest coś, w co się chcemy zaangażować na więcej niż rok i sprawia nam, jesteśmy właśnie w nią zaangażowani i możemy wykonywać to, co lubimy i w czym jesteśmy dobrzy. Ale jak najbardziej, nie wszystko w pracy, to co robimy, jest ciekawe. Musimy się liczyć z tym, że czasami wykonujemy jakieś nużące obowiązki, tak jak teraz. Z niektórymi przedmiotami i pracami jest Wam ciekawie, a z innymi wykonujemy to, bo musimy. Jakieś jeszcze pytania? Ja bardzo. Pracowałam na różnych stanowiskach, ale jak najbardziej to, co robię teraz, na razie przynajmniej w najbliższym czasie, kiedy dalej mi przynosi to bardzo tak, chociażby to, że się dzisiaj mierzę z nowym narzędziem, spotykam się z wami, chociaż was nie widzę, cały czas ta praca mi przynosi jak najbardziej satysfakcję. Jesteśmy się w stanie utrzymać z każdej pracy, którą wykonujemy, jeśli jesteśmy wytrwali, systematyczni, pomysłowi, konsekwentni i rozwijamy swoje umiejętności. W dzisiejszych czasach oczywiście nie oznacza to, że zawsze jest to w swojej miejscowości, w której jesteśmy, prawda? Czyli tak jak my tutaj z tej perspektywy Warszawy mamy więcej możliwości zawodowych, czyli uruchomienie mobilności, zastanawiania się, czy ja za swoim zawodem, swoją pracę nie mam się przeprowadzić do innej miejscowości, bo jakby ta mobilność, widzenie, że jeżeli mam swoją pasję i nie mogę jej realizować w swojej miejscowości, to rozważamy różne zmiany w naszym życiu. Ostatnie pytania, coś jeszcze Państwo chcą ode mnie uzyskać? Zachęcam, żeby spotkać się na indywidualną rozmowę z doradcą, omówić Wasze plany, sprawdzić Wasze predyspozycje, bo wtedy jak najbardziej nie tylko w gronie jakby rozmów ze swoimi rodzicami czy nauczycielami, ale przede wszystkim ktoś, kto z boku spojrzy na Wasze dotychczasowe zasoby i Wasze pomysły. Zachęcam do spotkania się indywidualnego z doradcą i wtedy się rozmawia o waszej konkretnej sytuacji. Jak trafnie wybrać? Na pewno myśleć, rozważać wiele opcji, czytać, jeździć na jakieś spotkania ze szkołami, pytać się osób, które pracują w danej zawodzie, przyglądać się, jakie są przedmioty, jakie są programy wymiany w danych szkołach. A później dotyczy to również branż, zawodów, jak wygląda ta praca, jak w różnych raportach. Oczywiście wy dzisiaj nie wybieracie zawodu. Wy dopiero zdobywacie uniwersalne umiejętności, a dopiero jak kończymy liceum, czy kończymy jakieś kursy szkolenia, wchodzimy w dany zawód i poprzez praktyki, staże sprawdzamy, czy do niego pasujemy. Ale chcę Was uspokoić, że my nie wybieramy na dzisiaj, my wybieramy na 3-4 lata, bo zmieniamy różne specjalizacje i szukamy czasami nowych opcji, jeżeli w danej pracy nie możemy już dalej pracować albo nie chcemy. Więc to jest ta zdolność adaptacji, poszukiwania, stałego doszkalania się, to jest już dzisiaj dla Was do zrobienia. Ja również bardzo dziękuję. I w razie, mam nadzieję, że gdzieś jeszcze się zetkniemy i spotkamy. Zapraszam do Warszawy na bezpośrednie już spotkanie. Dziękuję bardzo.